wodorotlenek sodu, potasu, magnezu i wapnia to wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie. Obok tych wodorotlenków mamy również wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie. Przeprowadzę reakcję, w której otrzymam nierozpuszczalny w wodzie wodorotlenek miedzi 2 i wodorotlenek żelaza 3. W tej probówce znajduje się roztwór siarczanu 6 miedzi 2. Do roztworu siarczanu 6 miedzi 2 dodam zasadę sodową. W probówce pojawił się niebieski, nierozpuszczalny w wodzie wodorotlenek miedzi 2. W tej probówce znajduje się roztwór chlorku żelaza 3. Do niego również dodam zasadę sodową. W probówce po dodaniu zasady sodowej pojawił się brunatny, nierozpuszczalny w wodzie wodorotlenek żelaza 3. Oba wodorotlenki należą do wodorotlenków nierozpuszczalnych w wodzie. Nie nazwiemy ich w związku z tym zasadami.